Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w programie Polak Inwestor. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trendach, o przyszłości, o tym, jak będą wyglądać nasze finanse i inwestycje za 5, 10, a może nawet 20 lat. Moi goście już tu trochę się śmieją, bo będą musieli trochę powróżyć ze szklanej kuli. A moimi Państwa gośćmi Filip Karczmarzyk, członek zarządu XTB. Cześć Filip. Dzień dobry, cześć. I Adam Wdowczyk, Tech Innovation Strategy Senior Manager Accenture Polska. Trochę dłuższy. Cześć, witam. Panowie, te wątki, które dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać, podkreślić, to są wątki, które dyskutowane będą szeroko na 24. konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie, ale ja bym chciała z Wami tak po ludzku, po prostu, dla każdego naszego słuchacza porozmawiać o tym, jak będą te finanse przyszłości wyglądać. Jakbyście mogli spojrzeć na Wasze branże, te subsektory, w których pracujecie, to jakie są takie, powiedzmy, najbardziej znaczące, nie wiem, top 3 trendy, które obserwujecie w ostatnich 2-3 latach i jakie są tymi, które obserwujecie, że być może w tym roku się pojawią nowe albo się rozwiną? Jak to wygląda? Proszę bardzo. No to nie wiem, może pan się śmiał pierwszy, to pan... Tak, to będzie na mnie. To pan wróży pierwszy. To może trzy bulety, jakby takie ostatnie 3 lata, to ogólnie rzecz biorąc powrót klientów do inwestowania, bardzo duży wzrost zainteresowania handlem mobilnym i trzecia rzecz, jak miałbym wybierać, to no to pewnie mocny rozwój produktów typu ETF. To są takie trzy rzeczy. Teraz słowo komentarza dla każdego. No oczywiście jak się pandemia zaczęła, to przynajmniej z naszych obserwacji, ale to też się potwierdza na rynku, no widać, że ludzie troszkę bardziej zaczęli się interesować inwestowaniem, musieli zostać w domach i widać, że obroty rynkowe wzrosły, obroty u brokerów też wzrosły i to nie jest przypadek, to był dokładnie ten moment, czyli pandemia, zostanie w domu. Druga rzecz to inwestowanie mobilne. Ale to się utrzymuje? To się utrzymuje. To był skokowy wzrost i to się utrzymuje. To był taki, moim zdaniem, to był taki szok dla rynku trochę. Także pozytywny oczywiście. I to na szczęście zostało. Druga rzecz to inwestowanie mobilne. To my przykładowo u nas w XTB widzimy cały czas wzrost zainteresowania. Pewnie w 2021 roku około 50% obrotu to były mobilki tak zwane. No teraz to jest 60% i mocno wątpię, żeby to się zatrzymało, bo naszym zdaniem to po prostu będzie szło w tym kierunku. Czy to znaczy, że chcemy mieć wszystko w ręku, ale trochę mniej jakby szeroko myślimy o analizie inwestycyjnej? Nie, chyba nie. Bo w telefonie nie możesz analizować wszystkiego tak jak na komputerze. Na pewno nie tak dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że te wszystkie super apki, które są teraz wypuszczane, są na tyle zaawansowane, że tam naprawdę można mieć sporo. Nawet tą analizę techniczną, o której mówisz. Oczywiście, no to nie będzie tak elegancko jak na komputerze albo na tablecie. Chociaż potem jeszcze chcę powiedzieć o Apple Vision Pro i to jest dopiero hit. Zobaczymy, jak to się przyjmie. To ta szklana kulka. Bo to jest świetny, moim zdaniem, świetna zabawka do analizy wykresów na przykład, tak? No, zobaczymy. Natomiast zmierzam do tego, że nie, ludzie chcą mieć dostęp do swoich inwestycji tu i teraz, chcą mieć szybko, nie chcą czekać kilka dni na, nie wiem, założenie rachunku, na przelew i tak dalej. I to jest po prostu znak czasów. I to moim zdaniem to się nie zmieni, no chyba, że ludzkość wymyśli coś jeszcze lepszego niż inwestowanie mobilne, zobaczymy. Natomiast to są te powody. No i trzecia rzecz, o której mówiłem, to było te produkty oszczędnościowe, ETF. No to widzimy, jak na przykład nasz rynek jest relatywnie słabo rozwinięty pod tym kątem, natomiast jakby na zachodzie, no to już jest bardzo popularne. W Niemczech inwestycje w ETF-y to jest po prostu hit i my w Polsce dopiero nadganiamy, ale to widać, że to nadganianie się dzieje. Więc... Ale ta popularność ETF-ów, ona wynika z tego, że podaż nagle to rozwinęła, czy ludzie zaczęli tego potrzebować? Ludzie zaczęli tego potrzebować. Jakby to wynika moim zdaniem z tego, że ludzie są teraz bardziej świadomi tego, co chcą. To wynika z tego, że coraz więcej jest, nie chcę złego słowa użyć, ale takich dowodów, że takie inwestowanie pasywne, ono może być na dłuższą metę dużo lepsze niż inwestowanie aktywne po prostu. Tak? Prowizje są dużo mniejsze, koszty obsługi są dużo mniejsze, możemy
kupić ETF-a, podtrzymać go przez kilka lat i się nagle okaże, że ta stopa zwrotu jest dużo lepsza niż stopa zwrotu z funduszu, gdzie musimy płacić na przykład wysokie koszty obsługi tego. I łatwiejsze. Więc, i łatwiejsze pod warunkiem, że już człowiek wie, jakby jak się posługiwać właśnie tego typu aplikacją. Więc wydaje mi się, że to będzie kierunek. To jak to wygląda z swojego punktu widzenia? Dobrze, spróbuję też coś ciekawego powiedzieć. Więc tak, ja generalnie zajmuję się budową i rozwojem aplikacji związanych, opartych na sieciach blockchain, publicznych i prywatnych. I może powiem o trendach z tym związanych. Natomiast postaram się nawiązać też do tego, jaki to ma wpływ na takiego zwykłego inwestora. I teraz pierwszy z trendów, o których chciałem powiedzieć, jest to tak naprawdę trend w kierunku wykorzystania publicznych sieci blockchain jako infrastruktury. Tak jak kiedyś, kilka lat temu jeszcze mówiono krypto i wtedy patrzono tylko albo skamy, albo spekulacja i to wszystko. A teraz widzimy kolejne firmy, które po prostu rozumieją, że krypto jako warstwa, której nikt nie kontroluje, czyli można powiedzieć jest credibly neutral, może być miejscem, w którym firmy, które mają ze sobą relacje biznesowe, niekoniecznie zbieżne, natomiast mają ze sobą jakieś procesy biznesowe, mogą między sobą wymieniać się zarówno informacjami, jak i wartością w taki sposób, który jest dla nich całkowicie transparentny i zrozumiały i nie potrzebują już wykonywać jakiejś głębokiej rekonciliacji po swojej stronie. Czyli jest to taka warstwa, jedna baza danych, co do której stanu jesteśmy w stanie się zgodzić. I to ma bardzo szeroki wpływ zarówno na, tak jak mówiłem, procesy biznesowe od strony płatności, jak i na kwestie związane już z towarami czy usługami. To jest dla mnie taka pierwsza rzecz. Rozwijając tą myśl o towarach czy usługach, rozwój zdecentralizowanych aplikacji, można powiedzieć, kiedy w 2017 roku były kryptokotki i Ethereum przestało działać, to była taka pierwsza zdecentralizowana aplikacja, której można było słyszeć właśnie dlatego, bo nie dało się przesłać środków przez sieć Ethereum. Teraz to wygląda w dużo bardziej zaawansowany sposób. Mamy zdecentralizowane aplikacje praktycznie w każdej dziedzinie życia, czy zdecentralizowane social media, czy zdecentralizowana nauka, oczywiście zdecentralizowane finanse, to już o tym się od dawna mówi, natomiast to jeszcze dotąd nie przebiło się tak bardzo do świadomości instytucyjnej, ale to się zaczyna. Widzimy różnego rodzaju tokenizowany dług, który się pojawia na publicznych sieciach, wypuszczany gdzieś w Europie, nawet nie w jakichś egzotycznych lokalizacjach. Widzimy różne inne tokenizowane instrumenty i jednocześnie, kiedy mamy tokenizowany pieniądz w tych sieciach i tokenizowane instrumenty, to nagle się okazuje, że mamy możliwość wymiany tego 24/7 natychmiastowo, za grosze i na całym świecie. Tak? Więc to jest taki dla mnie ciekawa rzecz. Ostatnia rzecz, którą powiem na szybko, też wśród instytucji, bo wiadomo, mamy trend CBDC, jest 135 krajów, które pracują. Praktycznie ja redaguję taki nasz wewnętrzny newsletter, tam co tydzień jest nowy kraj, który ogłasza. Ostatnio Białoruś ogłosiła, że za 2 lata będzie miała CBDC, Filipiny ostatnio ogłosiły i tak dalej. Tak, bo kilka miesięcy temu, jak miałam debatę prowadzić o CBDC, czytam o tym, ile instytucji, to było ich niespełna 100, więc już. Tak, to bardzo szybko rośnie. Natomiast prawda jest taka, że tak jak kilka lat temu widziałem, każdy chciał mieć swoje CBDC i uważał, że to już będzie to, czego szukają klienci. Bardzo mocno w ciągu ostatniego roku szczególnie zmieniła się nastawienie na interoperacyjność. Czyli zaczynają rozumieć i, można powiedzieć, banki centralne i banki zwykłe, że pojedyncza sieć, nawet jeżeli jest bardzo super fajna do wymiany wartości wewnątrz, nie ma tak naprawdę tak dużego impaktu, jeżeli te wszystkie sieci łączą się razem w taki globalny ekosystem wymiany pieniędzy. I najprawdopodobniej ten ekosystem będzie miał różne swoje strefy, bardziej niektóre będą takie bardzo regulowane i prywatne, czy też rządowe, ale też do takie, które będą, tak jak mówiłem, oparte na publicznej infrastrukturze. To jest takie. A gdzie jest tu ryzyko? Jak patrzycie na to, co się dzieje, te trendy, które obserwujecie w ostatnich latach, to, co oczekujecie w najbliższych latach, gdzie jest największe ryzyko? Teraz ja? Dobrze. To ja może spróbuję nawiązać także do indywidualnego inwestora. Może to będzie. Powiem tak. Jak wiemy, krypto i kryptowaluty i aktywa cyfrowe, jak chcemy to nazwać, nie mają za dobrej renomy. Dokładnie, dobre słowo, szukałem go. Natomiast moim zdaniem trzeba to rozdzielić na
warstwy związane z tym, w jaki sposób tak naprawdę uzyskujemy ekspozycję na te kryptoaktywa. Tak? Czyli jeżeli ktoś korzysta z giełdy, może to być giełda renomowana, nierenomowana. Wiemy, że druga czy trzecia największa giełda w Stanach padła, tak? FTX, miał cały z tego fallout. Okazało się potem, że kilka innych instytucji, które też oferowały jakieś produkty oszczędnościowe, które dawały 20% plus w stablecoinach zwrotu, też poupadały, bo się okazało, że wszystkie miały zależności. Więc tutaj mamy, to jest ryzyko instytucjonalne. Dla mnie to ryzyko jest jakby niezwiązane z krypto, ono jest związane po prostu z uczciwością, regulacją i tak dalej. Jeżeli ja oddaję komuś swoje pieniądze i ten ktoś źle nimi zarządzi, albo się pomyli, albo specjalnie, no to jakby nie ma to żadnego związku z tym. Jeżeli przejdziemy do samej sfery krypto, no to powiedzmy tak, w tej chwili jesteśmy, ja bym powiedział, porównując do internetu, na takich samych początkach, tak? Jakieś modemy po TCP/IP, TCP/IP i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, nie spodziewam się, żeby masowa adopcja nastąpiła do takiej, w takiej formie UI, UX, jaka jest w tej chwili ta krypto, ponieważ to jest niemożliwe, tak? Zapamiętywanie swoich seed phrase'ów, czy kluczy prywatnych, chronienie ich. Generalnie, jeżeli klikniemy, pozwolimy złemu smart kontaktowi na połączenie się z naszym walletem, może on zostać wyczyszczony, ponieważ jak nie zauważyliśmy, że jest jedna literka inna w tytule, tam w domenie. W związku z tym jest tam dużo ryzyk, po pierwsze związanych z tym, że ludzie na tym się nie tak dobrze znają. Trzeba mieć trochę wiedzy technologicznej i nadal ci ludzie, którzy mają ją, potrafią się pomylić i stracić swoje środki. Po drugie, ponieważ to jest wszystko kod, z jednej strony to fajnie, ponieważ to jest taki weryfikowalny internet, te wszystkie rozproszone aplikacje. Z drugiej strony ten kod też może zawodzić. Jeżeli zawodzi i na przykład wyślemy jakieś tokeny, skąd nie można ich odzyskać, to najprawdopodobniej straciliśmy. Tak? Są sytuacje, gdzie wysyłamy do giełdy złe tokeny, giełda może nam pomóc, bo mimo wszystko kontroluje ten adres, ale jeżeli będzie tak, jak na przykład ostatnio ktoś tworzył transakcję bitcoinową i niechcący dał 3 miliony na piwku minerowi, To jest tak, jakby dał 3 miliony komuś w gotówce i ten ktoś poszedł tak, od niego. Więc to są olbrzymie ryzyka, które moim zdaniem muszą być w jakiś sposób zaadresowane. W przyszłości zakładam, że technologia to zaadresuje. To będziemy jeszcze może o przyszłości rozmawiali. Natomiast nawet w tej chwili to klient, który chce w to inwestować, potrzebuje po pierwsze być rozsądny i uważny, a potrzebuje też często pomocy właśnie w tym, żeby jeżeli chce uzyskać taką ekspozycję. Pytanie, czy jeżeli ktoś nie rozumie tego i nie potrafi tego zabezpieczyć, powinien szukać ekspozycji w tym i używać tego. To jest jak z waszego punktu widzenia to wygląda? Znaczy ja się... Wy jesteście bardziej do klientów, jakby bliżsi do... Tak, ale to, co Adam powiedział, to się wszystko zgadza i generalnie ta jakość partnera, credibility, to jest tutaj, jakby to na pewno będzie kluczowe. I teraz... Ale co jest gwarantem? Co może być gwarantem? No właśnie, aż sam nie wierzę, że to powiem i to jeszcze na nagraniu, ale regulacje. I regulacje tutaj mogą sporo zmienić. Umówmy się, że to, co się wydarzyło z FTX-em, w momencie, kiedy mielibyśmy regulacje takie, jak mamy w MiFID-zie, tak, rozdzielenia środków klientów od środków instytucji, firmy, no to ryzyko, że wydarzyło się to, co się wydarzyło, byłoby nieporównywalnie niższe. Tak? Tam w ogóle nie było myślenia w ten sposób. Tak? Więc prawda jest taka, my osobiście jakby czekamy na regulacje, czekamy na Mikę, uważamy, że ta Mika jest w stanie dużo zmienić. I jak oczywiście regulacje trzeba znać umiar, żeby nie przeszarżować, jakby to ona diametralnie zmieni ten rynek krypto, ale miejmy nadzieję, że na dobre. Dla klientów na przykład detalicznych. Więc jakby jedna rzecz to jest wiarygodność strony, tak, z którą podpisujemy. No to, co powiedziałem wcześniej, tak, o inwestowaniu przez mobilki, ale to mówimy też o zakładaniu kont przez mobilki. To jest w tym momencie tak proste, że klient ma po prostu jakby obowiązek sprawdzić, z kim on w ogóle podpisuje umowę, do kogo on przesyła środki, czy to jest instytucja regulowana i tak dalej. I tego typu skamów będzie niestety coraz więcej. Więc z naszej strony jedna rzecz to jest klient musi sprawdzić, ale jakby wydaje nam się, że naszym obowiązkiem też jest jakby klienta o tym ostrzegać, informować, starać się jakoś to przetłumaczyć. To jest jedna rzecz. A druga, no to jest ogólnie pojęte cyberbezpieczeństwo. Tak, no to jest jakby ryzyko, które my też widzimy, które pamiętam, kilka lat temu mieliśmy pierwszy atak DDoS-owy i byliśmy generalnie w szoku. No to jakby mamy w tym momencie jakby rozwiązania, które stosujemy, no to są z najwyższej półki, tak? I
to, że mamy atak DDoS-owy w tym momencie już jakby nikogo nie zaskakuje, no bo ponieważ jakby my sobie z nim tak radzimy, że dla klientów i dla nas jest to praktycznie przezroczyste. Natomiast to się wiąże oczywiście z kosztami, ale to jest nieuniknione. No, w momencie, kiedy my mamy XTB ma ekspozycję praktycznie na cały świat w tym momencie, no to to są po prostu jakby nieuniknione. To jest jakby part of the game, więc jakby sobie zdajemy z tego sprawę. No ale jest to niestety gigantyczne ryzyko. Czy to będzie takie trochę ganiania się w kotka i myszkę, jeśli chodzi o te cyberbezpieczeństwo i ataki? Czy z mojego punktu widzenia to zawsze jest ganianie się w kotka i myszkę. Znaczy mamy wojnę, w której każdy usiłuje lepiej robić lepiej, lepiej się zabezpieczać i potem lepiej atakować. Natomiast mam taką anegdotę, może nie związaną z krypto, natomiast powiem, brałem udział w uruchomieniu takiego banku we Francji i jak włączyliśmy go pierwszy dzień, nie mieliśmy jeszcze klientów, mieliśmy jakichś tam pojedynczych klientów, nagle widzimy, bramka kartowa zaczyna usiłować autoryzować transakcje. I to nie tam jedna, dwie czy trzy, tylko masowo. Więc pierwsza rzecz, pierwsi użytkownicy naszego banku we Francji to byli skamerzy, którzy zobaczyli, że jest nowy tam ten kod Big Bay dostępny i zaczęli usiłować generować karty, zobaczyć, czy może da się coś obciążyć, tak? Od razu. Więc można powiedzieć, że internet taki at large to jest taki mroczny las, w którym jeżeli tylko ktoś może coś zaatakować, to na pewno to zaatakuje. I będzie próbował. I będzie próbował, tak, dokładnie. Mroczny las. I co ciekawe, rozwiązania oparte na publicznych sieciach blockchain, one są na niego od razu wystawione, od dnia pierwszego. I dlatego na przykład można powiedzieć, bardzo często następują, że usłyszy się ciągle o różnego rodzaju hakach, tu na moście, tam na moście i tak dalej. Tak jak mówię, interoperacyjność jest ważna i te mosty są dosyć trudne technologicznie. Natomiast te protokoły, które już istnieją od roku, dwóch, trzech, można założyć, że one już przetrwały 100 tysięcy ataków hakerskich, które usiłowały je w jakiś sposób wyeksploitować. Jeżeli to się nie stało, może to też być jakimś tam źródłem, powiedzmy, zaufania, natomiast faktycznie nie popartego regulacjami czy czymś. Tutaj mamy wyraźne braki jeszcze. Tylko życie. Tak? Tylko życie. Dokładnie. A jakie jest takie, jak patrzycie właśnie na te innowacje, na te trendy, na te cyberzagrożenia i w ogóle na rynek szeroki, na konkurencję? Co w ostatnim czasie było dla was, dla każdego z was takim wow, taką innowacją, że powiedzieliście, no teraz to się robi ciekawie? No ja będę nudny i powiem AI. Generalnie jest to słowo, którego każdy używa na lewo i prawo. Natomiast my naprawdę w to wierzymy. My sobie wewnętrznie powiedzieliśmy, że chcemy, żeby XT było AI driven. I faktycznie nad tym pracujemy. Wydaje mi się, że jest wiele podmiotów, które tylko o tym mówią, natomiast my staramy się to wdrożyć. I z naszej perspektywy to pozwoli po pierwsze spółce zoptymalizować procesy w środku, tak, ale to też jest wartość dodana dla klienta. Tak? My myślimy teraz, jak możemy przyspieszyć procesy onboardingowe z klientem z wykorzystaniem AI-a, jak możemy wesprzeć na przykład klienta na poziomie obsługi platformy, nie wiem, czy to w analizie fundamentalnej, czy to w analizie technicznej, tak? Oczywiście nie mówimy tu o jakimkolwiek doradztwie transakcyjnym, bo tego nie ruszamy. Natomiast naszym zdaniem to jest naprawdę przyszłość i my to naprawdę robimy. I chcemy to robić i chcemy wprowadzać rozwiązania oparte na AI-u. Bo jedna rzecz to jest przyspieszenie procesów, ułatwienie procesów, ale to też jest jakby w długim terminie obniżenie kosztów, więc jakby to też jest z punktu widzenia jakby naszych akcjonariuszy to też będzie ważne. Co było wow? Ciężko jest przebić tak naprawdę AI, bo dlatego myślę, że myślę, że tutaj jeszcze nawet nie, powiem tak, jeszcze nie zaczęliśmy w większości populacji doceniać wpływu AI, a już jak ostatnio słyszałem ponad 50% kontentu w całym internecie jest szacowane, że już jest generowane przez large language models. W związku z tym to jest ciekawa rzecz do dyskusji, natomiast powiem swoje wow. Muszę przyznać, że może to będzie też nudne, dlatego że takie może trochę techniczne, ale obiecuję, że there is a point. Mnie zaskoczyło ostatnio sposób adopcji tak naprawdę, rozwiązań i skala adopcji rozwiązań, które właśnie powstały w tym mrocznym lesie, można powiedzieć, publicznego blockchaina przez instytucje. Jako przykład podam ostatnio w Davos
przemawiał Sergiej Nazarow, który jest tam założycielem, twórcą firmy Chainlink, która zajmuje się właśnie między innymi takim tworzeniem sieci, które siedzą pomiędzy sieciami i upewniają się, że te dwie sieci między sobą rozmawiają. Tak? To jest dosyć jest to zaawansowane. Między każdą taką siecią siedzą trzy inne sieci. Między innymi oni też na przykład zajmują się podawaniem tak zwanych feedów, price feedów, żeby różnego rodzaju aplikacje, platformy w sieciach publicznych blockchainowych wiedziały, jaka w tej chwili jest cena tam euro do dolara, czy tam, czy Ethereum do dolara, Etheru do dolara i tak dalej. I Chainlink zrobił kilka ciekawych eksperymentów. Jeden był eksperyment, w którym banki rozmawiały z sieciami blockchain za pomocą swoich istniejących bramek swiftowych, czyli mają już infrastrukturę do podpisywania messages swiftowych, używały tego, żeby wysyłać transakcje do blockchainu. Natomiast to, co było dla mnie wow, to to, że tak naprawdę zobaczyłem taki obrazek z Davos, gdzie przemawia Sergiej Nazarow, tam założył garnitur tym razem, no to on zwykle jest w koszuli kraciastej i ten, a przed nim siedzą, w pierwszym rzędzie siedzi Larry Fink z BlackRocka i kiwa głową i bije brawo. Więc ja myślę, że tak naprawdę... I to pokazuje, że oni już też w to wierzą. To pokazuje, że oni w to wierzą, że oni, że to przestało być jacyś tacy cypher freaks, którzy robią różne dziwne obrazki na blockchainie. To już nie jest 2017 rok po prostu, jeżeli chodzi o myślenie na temat tej infrastruktury. Właśnie patrzenie, że to jest infrastruktura, a nie tylko te skamy. To weźmy jeszcze, słuchajcie, na koniec szklaną kulkę. I zastanówmy się nad tym, jak każdy z was widzi właśnie taką przyszłość rynku kapitałowego, gdzie my będziemy z punktu widzenia instytucji finansowych i klientów indywidualnych, inwestorów indywidualnych, za powiedzmy 5 lat. Czy jesteśmy w ogóle w stanie sobie to wyobrazić i jakąś hipotezę postawić? Jak to będzie wyglądać? Pewnie jesteśmy. Pytanie, czy za rok nie powiedzielibyśmy czegoś zupełnie innego? Zweryfikujemy. Adam, proszę, zaczynaj. Za rok będzie 25. konferencja Izby Domów Maklerskich. To się zastanawiamy, co tu powiedzieliście za głupoty. Powinniśmy być jeszcze rozliczeni z tego, co mówiliśmy w latach wcześniejszych. To było prawda. To prawda. Z tego, co mówiłem na IDM-ie rok temu. Podpisuję się pod tym, co powiedziałem. Weźmiemy pod uwagę taką tradycję. Dokładnie. W dwóch aspektach powiem. Jeżeli chodzi o może tą ciekawszą rzecz kliencką, to powiem tak, wydaje mi się, że nie jesteśmy dalecy od takiego czasu, zamknijmy oczy sobie, wyobraźmy, że mogę, używając oczywiście języka naturalnego, rozmawiając ze swoim asystentem, dokonać właśnie analizy danych, poprosić o ściągnięcie jakichś danych, może poprosić o wykonanie backtestu jakiejś strategii, którą chciałbym zaimplementować. I później poprosić mojego asystenta, żeby tą strategię zaimplementował. Najprawdopodobniej, jakby ja jestem troszkę biased, jeżeli można zauważyć, najprawdopodobniej właśnie w jakiejś sieci rozproszonej, gdzie strategię można implementować, tak jak mówię, 24/7 natychmiastowo. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, że ja za 5 lat chciałbym w ogóle, może to zabrzmi niedobrze, chciałbym w ogóle nie trzymać tak naprawdę pieniędzy na koncie, bo już w tej chwili w tym świecie takim, można powiedzieć, tokenizowanym, nie ma żadnego problemu, żeby moje pieniądze siedziały, zarabiały czy na stakingu, czy jakichś innych bardziej zaawansowanych strategiach, czy mogę sprzedawać opcje czy cokolwiek. I w momencie, w którym ja dosłownie przychodzę i swoją wizą usiłuję zapłacić tam 15 zł za kawę, to chciałbym, żeby dopiero w tym momencie z mojej strategii wzięło się te 15 zł i przepłynęło do kawiarni, na kawę, natomiast reszta pieniędzy nie widzę, dlaczego nie miałaby pracować. Natomiast żeby to osiągnąć, to musimy osiągnąć usprawnienia w obsłudze, w tych produktach, przepływach między nami, które są rzędy wielkości... I przeliczeniach. Lepsze i przeliczeniach, tak, dokładnie, które są rzędy wielkości lepsze niż to, co w tej chwili mamy jakby w naszej różnego rodzaju infrastrukturze, Można się spodziewać, ja widzę do tego jedną drogę. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje, to tak naprawdę spodziewam się, że za 5 lat, może za 10, tak naprawdę jedną z możliwych przyszłości jest coś takiego, że każdy bank będzie miał swoją sieć, każdy bank będzie miał swój tokenizowany depozyty, tak jak w tej chwili na przykład JP Morgan ma swoją sieć i wszyscy klienci JP Morgana mogą się rozliczać już za pomocą tokenizowanych depozytów w banku JP Morgan. Co ciekawe, technologia pod spodem tam jest dokładnie, to jest prywatna sieć na technologii takie same jak Ethereum. I te wszystkie sieci bankowe będą między sobą rozmawiały.
ale ponieważ potencjalnie jeden bank nie będzie chciał długo trzymać długu drugiego banku, to będą się rozliczały albo za pomocą CBDC, albo może za pomocą jakiegoś innego instrumentu płatniczego, który jest na tyle neutralny i akceptowalny przez wszystkich, że będą ok z trzymaniem go. Filip, twoja szklana kula. Ja bym chciał, żeby ta kawa kosztowała 5, a nie 15. Natomiast... To zeszliśmy mocno na ziemię. Natomiast z punktu widzenia, to co Adam powiedział, to nie jest science fiction. Czy to się wydarzy w 5 lat, czy w 10, moim zdaniem to jest kierunek, więc jakby ja tutaj się zgadzam. To, co widzimy teraz, co się dzieje jakby z punktu widzenia klienta detalicznego, to, że widzimy, że rośnie zainteresowanie aplikacjami mobilnymi, no to przecież jakby tak naprawdę kolejnym krokiem jest, no nie wiem, przykładowo przejście na to Apple Vision Pro, tak? I nagle znajdujemy się w filmie Stevena Spielberga sprzed 20 lat, który dokładnie jakby to pokazywał, że tam sobie przesuwa te wykresy, tutaj wszystko widzi, patrzy w lewo, widzi jeden wykres, patrzy prosto, widzi jakieś inne dane i tak dalej. I prawdę mówiąc, pewnie jak 2 miesiące temu byśmy rozmawiali, to może nie byłbym taki pewien. Natomiast jakby widziałem to Apple Vision i no nic nie stoi na przeszkodzie, prawdę mówiąc, żeby to w ten sposób wyglądało. Jakby oczywistym jest, że ludzie będą sobie próbować ułatwiać dostęp, tak, żeby to było jak najwygodniejsze. No jakby komputer był wygodny pewnie tam to 10 lat temu, tak? I to jest pewnie kierunek, więc wydaje mi się, że to są może nie tyle same usługi finansowe, co bardziej jakby obsługa tych usług finansowych, tak? To pewnie idziemy faktycznie w tym kierunku. To uważam, że mobilność będzie rosła i pewnie trochę z przejściem na wirtualną rzeczywistość. To się oczywiście będzie działo krok po kroku, bo te systemy są jeszcze bardzo drogie w tym momencie. Natomiast to się będzie... Uciążliwe? W sensie używania. Czyli już próbowałaś? No tych pierwszych, tych nie próbowałam, no, ale no, wcześniej... Oczywiście, nie, próbowałam. Ale to jak pamiętamy, jakby pierwszego iPhone'a też to jest tak. Zupełnie co innego niż teraz. Natomiast jakby wydaje się, że jakby kierunek tutaj został zarysowany i moim zdaniem to się będzie działo. Natomiast jeśli chodzi o same finanse, no to jeszcze raz powiem to, że wydaje mi się, że będzie rósł udział ETF-ów, tak, będzie rosła świadomość klientów. To, że będzie rosła świadomość klientów, to coraz więcej będzie się kierowało za granicę. Te inwestycje będą troszkę mniej lokalne, troszkę bardziej zagraniczne. Oczywiście i tak, no pamiętajmy, no, większość Polaków pewnie inwestuje swoje pieniądze w nieruchomości cały czas i zanim z tego wyjdziemy, no to bardzo dużo... W glinie pieniądz nie ginie, jak to się podobno mówi. No to dobre. Więc tak, natomiast kierunkowo, no trading tradingiem, klienci szukają różnych opcji dla siebie na różne momenty swojego życia i to się dzieje już w tym momencie. Natomiast będą rosły ta część oszczędnościowa, taka długoterminowa. Tak mi się wydaje. I tu postawimy kropkę, wrócimy do tych kulek za rok szklanych. Drodzy Państwo, o kawie za 5 albo 15 zł, o mrocznych lasach i o cyberzagrożeniach i oświetlanej przyszłości naszego finansowego świata. Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB. Dzięki. Dzięki za. I Adam Wdowczyk, Tech Innovation Strategy Senior Manager Accenture Polska. Dzięki. Dziękuję. A ja zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia informacji na temat 24. konferencji Izby Domów Maklerskich, która już w marcu w Bukowinie. I również zapraszam na kolejny Polak Inwestor za tydzień. Dziękuję bardzo. Do widzenia.